grupy średniaków Smurfy i Bajkolutki z przedszkola miejskiego nr 25 zaprosiły babcie i dziadków na wielkie świętowanie. Okazja oczywista i bardzo dla każdego ważna. Dzień babci i dzień dziadka. Był więc uroczysty występ. Zabierz taty dziadek wnukiem się fajmuje. To przygotowałyśmy już wcześniej, to było przygotowane, kiedy była jesień, a teraz chcemy po prostu to dziadkom i babciom zaprezentować. Gości powitano z grzeczniutkim ukłonem. Chcemy wam zatańczyć, zaśpiewać ładnie, recytowały maluchy, proszę się nie gniewać, jeśli źle wypadnie. Bo my nie artyści, ale małe dzieci. Cieszyć się będziemy, gdy klaskać będziecie. Obawy całkiem były nieuzasadnione. Każdy maluch wykuł wierszyk i piosenkę na blachę. Dziadkowie wyraźnie byli wzruszeni. Dzisiaj na pociechę mają wnuki, które ich kochają. Przedszkolaki zdradziły nam na ucho, co też podarowałyby dziadkom. Tak więc rysunki, piosenki, siedmiomilowe buty, kwiatuszki i dużo zdrowia. Piosenki i wierszyki opowiadały o tym, jak babcia i dziadek byli mali. O dziadkowych bajkach i zagadkach. Najbardziej zaskakująca była piosenka o babci nowoczesnej, która woli getro od spódnicy i zamiast robótki na drucie woli gumy żucie. Dla takiej mega współczesnej babci to w prezencie nic, tylko skok na bungee. Jakie czasy, takie babcie i tacy dziadkowie.